Jeżeli chodzi o drogi i ulice w poszczególnych sołectwach naszej gminy, komisja wskazała na potrzebę remontu najważniejszych ciągów komunikacyjnych w poszczególnych miejscowościach, podkreślając priorytet wykonania niektórych z nich. I tak, w miejscowości Korzybie inwestycja budowy ulicy Długiej, obecnie w trakcie realizacji dokumentacji. W dalszej kolejności komisja proponuje wykonanie jednej z ulic dojazdowych do stadionu sportowego. Jest to ulica Kasztanowa lub Kolejowa. Ulice podobne, jeżeli chodzi o wyposażenie w media. Następnie wykonanie nawierzchni ulicy Wesołej wraz z parkingami jako ulicy dojazdowej do jeziora. Jeżeli chodzi o miejscowość Barcino, po wykonaniu kanalizacji, i tutaj już słyszeliśmy od pani burmistrz, że tu prace projektowe są w drodze, jeżeli chodzi o drogę dojazdową do przejętego przez gminę pałacu Popegeerowskiego. Natomiast istotną jest jeszcze tam jest remont drogi dojazdowej do Kotłowa, bieżące jej utrzymanie oraz rozwiązanie problemu dojazdu do Mielęcina. W miejscowości Bronowo remont polegający na uwałowaniu odcinka brukowej drogi do wsi. W miejscowości Obłęże remonty drobne i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych do dawnego PGR-u, o czym dzisiaj mówiła pani sołtys. W miejscowości Warcino priorytetowo należałoby potraktować drogę przy nowo zabudowanych działkach prywatnych za posesją pana Bogusławskiego w górę 6 działek. Duże nachylenie, ciągły spływ wody zalewającej posesję państwa Orzeł. To jest też już kilkakrotnie zgłaszana interpelacja o wykonanie tej drogi. Droga na łóżki może być wykonana dopiero po przeprowadzeniu kanalizacji. Zaleca się utrzymanie bieżących remontów tej drogi. W miejscowości Osowo należy przejąć przez gminę lub monitorować w starostwie konieczność remontu drogi dojazdowej do Osowa. Chorowa, przepraszam. Tu mam się napisane. No, być może możemy teraz my tutaj zaproponować też dopłatę. W miejscowości Podgóry dojazd do dawnej szkoły, poprawa i bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych. W miejscowości Mzdowo poprawa krótkich odcinków dróg wewnętrznych wsi, bieżące utrzymanie. W miejscowości Pustowo poprawa w ramach bieżącego utrzymania dojazdów do posesji. Chcę dodać do tych tutaj przynajmniej trzech miejscowości, że generalnie no, komisja zakłada, że tam nie będzie póki co wielkich inwestycji, bo nie da się wszystkiego. Natomiast no, ta poprawa powinna polegać na jakimś tam utwardzeniu, usunięciu dziur, zagłębień i tak dalej, czy poprawie po kanalizacji. W miejscowości Płocko w trakcie realizacji projekt budowy drogi na Kolonie i to jest priorytet. W miejscowości Przytocko po wykonaniu kanalizacji wykonać drogę dojazdową do posesji przejętych po dawnym PGR-ze. Dzisiaj pani sołtys o tym mówiła, że tam się już coś dzieje. W tym, że nie droga. W miejscowości Wiesowice poprawa i remont drogi brukowej od krzyża w kierunku Warcina do ostatniej posesji. Tam jest też mocno rozmyta ta droga. Komisja kończąc pracę nad tym zadaniem ma świadomość, że jest to jedynie wierzchołek góry lodowej potrzeb w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic w naszej gminie. Wskazujemy jedynie w odczuciu komisji najważniejsze potrzeby, wychodząc z założenia, że jest to w miarę realny do wykonania plan na najbliższe lata. Ścisłe określenie wykonawstwa w rozłożeniu na lata zdaniem komisji jest niemożliwe ze względu na nieprzewidywalność możliwości finansowych gminy, uzyskania środków zewnętrznych, możliwości technicznych itp. Zaproponowany harmonogram ma ukierunkować działania gminy w tym zakresie. Na tym komisja zakończyła. Podpisy komisji. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Czy są pytania i uwagi? Proszę bardzo, pani sołtys. Państwo, że wiecie, że to nie jest dla
nauce, dochodzą dzieci z DPN-u na zajęcia do szkoły. Pani olbrzymie zagrożenie, ja cierpliwie czekałam 28 lat, ale w tym roku. Ja po 35 latach. Zostały po 35 latach. No to jeszcze trochę nie zostało. I kanalizacja, mam nadzieję, będzie w tym roku skończona i ja proponuję gdzieś to zapisać, bo no mówię, no tyle lat się czekało, a już się zapytałam, czy to jest na jakiś okres przewidziany. Nie, jeżeli mogę, proszę. Pewnie w szczegółach odpowie pani burmistrz, natomiast wydaje mi się, że tak, trzeba by było najpierw sprawdzić, bo to chodzi o ten główny ciąg, czy to jest w ogóle droga gminna. Zadaniem komisji było zająć się tylko i wyłącznie drogami gminnymi. Stąd myśmy nie określali tam żadnej budowy chodnika, ani remontu. Natomiast pewnie naszym pobożnym życzeniem jest, żeby jak najwięcej zrobić w tej kadencji tej Rady i oby się udało, bo następne prace mogą dotyczyć rozszerzenia, że tak powiem, tych remontów, a jest ich znacznie, znacznie więcej. Ja dlatego się zwróciłam z tą sprawą, bo jeśli będę wiedziała, że państwo podejmiecie jakiekolwiek decyzje związane z budową tego chodnika, to ja w swoim planie na rok następny, jeśli chodzi o budżet, przeznaczę wszystkie pieniążki na dołożenie się, że tak powiem, do tego chodnika. Dlatego ja chciałabym wiedzieć z wyprzedzeniem rocznym, czy coś takiego w ogóle będzie robione, bo jak państwo wiecie, do 30 września muszę złożyć jak gdyby rozporządzenie swoimi funduszami na następny rok. I tutaj pan powiedział, że to chodzi o drogi gminne. W takim razie dopiszcie mnie do jakichś, nie wiem, dróg powiatowych czy jakichś. Ja jako sołtys nie muszę wiedzieć, czyj ma być ten chodnik, czy kto go ma robić. No ja się zwracam z tym do urzędu i chciałabym wiedzieć trochę wcześniej, żebym wiedziała, jak dysponować swoimi środkami finansowymi, bo ludzie są w stanie pomóc nawet i społecznie. Pieniążki wszystkie przeznaczymy, możemy zrobić nawet jakąś zbiórkę, tylko ja muszę jak gdyby rok wcześniej wiedzieć, czy takie coś w ogóle będzie miało miejsce. Dziękuję. Myślę, że tu pani burmistrz może jedynie więcej odpowiedzieć. Ja nie jestem kompetentny już. Tak, proszę. Tutaj, proszę państwa, jeżeli chodzi o budowę chodników, to jest przy drodze powiatowej. Ja tylko powiem, że w tym roku Rada Sołectwo Bieszowice podjęło uchwałę o przeznaczeniu 15 tysięcy na chodnik. I też powiat też kolejne 15 tysięcy na chodnik przeznacza, tak? Czyli tutaj będzie w Bieszowicach będzie wykonany chodnik za 30 tysięcy. Teraz rozmawiałam z panem Andrzejem Gwoździakiem. Około 1000 metrów chodnika jest przewidziane w ramach budowy kanalizacji w Przytocku. Tylko co? Kwadratowych niestety. No. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo tak zsumowane mamy wydatki na remonty dróg, jakie przewidujemy w tym roku, czyli ponad 800 tysięcy na drogę w Korzybiu, 100 tysięcy na remonty dróg gminnych, kolejne 100 tysięcy na utrzymanie dróg gminnych i teraz po tej zmianie w budżecie 200 tysięcy naszej, 300 tysięcy tutaj byłoby powiatu, to w naszej gminie byśmy mieli wyremontowane drogi za około 1 600 000 w tym roku. To by nie było źle. To mówię, i powiatowe by wchodziły w to i gminne. Także uważam, że jakbyśmy no, takie tempo mieli, to pewnie nie zawsze będzie możliwe. Plus, no nie ma jeszcze co liczyć, bo nie mamy umowy. To, co by nam się udało z agencji, no to kolejne byłyby pieniądze, ale póki nie mamy umowy, to nie możemy tego sumować. No, przypomnę, że w tamtym roku we Mzdówku też zrobiliśmy kawałek drogi z pieniędzy Agencji Nieruchomości Rolnych i o to się będziemy starać. Ja uważam, że nawet te 1 600 000, które byśmy mieli, też rozmawiam ze starostwem powiatowym, być może w ramach tych 100 tysięcy, które będziemy musieli w Rzeczowym w kładzie oddać, myślimy też o chodniku i to było obiecane, bo był obiecany też chodnik w Ciecholubiu po budowie kanalizacji. Kanalizacja wybudowana i też rozmawiamy, żeby przynajmniej materiał nam dali, a my byśmy tutaj w ramach prac pokanalizacyjnych firma by nam ułożyła. Też rozmawiamy, uważam, że w Osowie nam zostały zarząd dróg powiatowych, te płytki też mamy do wykorzystania i też takie... No tak, ciągle nieskończony. Powiat, starosta wie o tym, droga odebrana. Także moim zdaniem te 1 600 000 jakby było, to i tak nie jest źle, tak? W tym roku na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan radny Trzewiatowski. Na komisji gospodarki
na komisji gospodarczej dodatkowo zgłoszono wniosek, który został przyjęty jednomyślnie. To chodzi o odcinek drogi tu na wysokości jak przed cmentarzem i w prawo, jadąc w kierunku na Ciecholub. To są tam bloki 1, 2, 3, żeby ten odcinek z płyty drogowych ułożyć. To już wcześniej ale była to jest dyskusja, Miesowice, wówczas tak? Kiedy Miesowica, kiedy robiono ten odcinek drogi tutaj od na osiedlu na dół, także tam między innymi